cześć. Zanim obejrzycie ten odcinek, zapraszam Was serdecznie do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl po koszulki i inne gadżety. Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Poznaj Moda. Dzisiaj poznamy moda Everlasting Abilities. Co on nam daje? On nam daje to, że będziemy mieć umiejętności, czy skille, czy jak to nazwać, które będziemy mogli sobie dowolnie, że tak powiem, konfigurować. No i cóż, jak widzicie na samym wstępie, jak tylko zainstalujemy moda, to dostajemy taką butelkę. Ja akurat dostałam butelkę ze speedem. To jest losowa butelka, że tak powiem, także możemy dostać speed albo różne inne rzeczy. Jakie? Tutaj jest mnóstwo takich totemów. Te totemy nie są craftowalne, czyli nie możemy ich sobie zrobić, musimy je zdobyć. Możemy je oczywiście zdobyć w skrzynkach, możemy je zdobyć z potworów i możemy też zdobyć z niektórych mobów zwykłych takich. No jak widać są różne różniste i to o różnych jeszcze na dokładkę mocach. Także mamy tutaj fertility na przykład 1, 2, 3, 3 do 3. No i cóż, cóż trzeba zrobić? Otóż, gdy mamy to w łapce, klikniemy prawym przyciskiem, pokazuje nam się coś takiego. Mamy ten speed, jest pokazane, że użyje nam z naszego doświadczenia, będzie nam pobierać przy użyciu 100 jednostek XP. Ale żeby to w ogóle mieć, żeby sobie przypisać to musimy mieć 7 poziom doświadczenia. Na zielono w nawiasie jest 7 player levels, czyli 7 poziom doświadczenia musimy mieć, żeby to użyć. Czyli klikamy sobie tutaj na to, wtedy nam się pojawia strzałeczka i możemy sobie to do nas tutaj przypisać. Jak widzicie, od razu dostałam prędkość, także już to mam. No i zabrało mi to 7 leveli. Teraz gdybym się chciała tego pozbyć, to znowu klikam na to z tej strony, wrzucam tu i odzyskałam z powrotem te 7 leveli. No dobra, przypiszmy to sobie. A, teraz nie mogę, ponieważ zabrało nam też 100 punktów, dlatego musimy sobie chyba jednak mieć trochę więcej doświadczenia, żeby tutaj sobie to dodać. Czyli weźmy sobie... butelkę z doświadczeniem. Dajmy sobie troszkę więcej. Ok, już mamy. Czyli teraz znowu jak wejdziemy w tę butelkę, to już mamy tutaj więcej niż 7, dlatego możemy sobie tutaj znowu kliknąć i sobie przypisać i mamy teraz prędkość. No i chodzimy szybciej. Hura, hura. Hura, hura. No i cały czas nam się tutaj pokazuje to, że mamy speed. Także to tak właśnie działa. I teraz tak. To było speed numer 1. Gdzie jest to? A, tu. Okej, okay, sorry. Speed numer 1. Speed. Okej, okay, teraz jak będziemy sobie chodzić po świecie, będziemy sobie zdobywać takie różne totemy, możemy sobie zdobyć na przykład speed numer 2, albo speed 3, speed 4 lub speed 5. Jeżeli już mamy jeden speed, tak jak tutaj, w tej butelce. Mamy już speed z poziomu pierwszego, to teraz jeżeli sobie znajdziemy speed z poziomu drugiego, to klikamy prawym przyciskiem myszy na to i już tutaj mamy do wzięcia sobie speed numer 2. Tak jak poprzednio, potrzebujemy 7 poziom levelu, zatem musimy sobie dorobić trochę. Ok, mamy znowu 7 poziomów levelu kolejnego. Zatem klikamy na butelkę mądrą i... aha, nie. Klikamy na ten speed numer 2, tak? Tak, speed numer 2.
prawym przyciskiem myszy i teraz możemy sobie, mamy siódmy poziom levelu, zatem możemy sobie znowu kliknąć i tutaj dodać. I jak widzicie, dodał nam speed numer 2, a speed numer 1 został tutaj jakby z powrotem wrzucony. Także mamy teraz speed numer 2. Także możemy sobie znaleźć na przykład inny speed. Przypuśćmy, że nie znaleźliśmy, że ten już mieliśmy. Speed numer 2 mamy, a znaleźliśmy od razu speed numer 5 na przykład. Tych już nie znaleźliśmy, tylko gdzieś tam sobie znaleźliśmy speed numer 5. No to w takim razie znowu klikamy na mądrą. Nie, no, najpierw sobie uzupełnijmy doświadczenie, bo na pewno nam się przyda. Weźmy sobie od razu więcej. Ok, mamy 15 speedów. Ok, i mamy teraz speed numer 5. Chwytamy sobie w łapkę, klikamy i tutaj mamy speed numer 5, a tu już mamy speed numer 2. No i jest też siódmy poziom levelu potrzebujemy. Mamy siódmy poziom, mamy 15, czyli klikamy sobie na to i dodajemy sobie. I nie dodało nam od razu do piątego, tylko najpierw do trzeciego. Teraz jeżeli chcemy czwarty, to znowu musimy stracić 7 poziomów levela, czyli klikamy tutaj i dodajemy sobie czwarty. Tu nam zostają 3, tu mamy 4. Teraz, żeby piąty dodać, znowu potrzebujemy siódmy poziom levelu, zatem sobie tutaj dodajemy piąty i mamy. Mamy piąty poziom, to jest najwyższy, zatem te już nam tutaj nie zadziałają w ogóle, nawet jak będziemy mieć siódmy poziom levela, ale sprawdźmy to, czy na pewno. Butelka. Butelka. Ok. Sprawdźmy, czy na pewno. Mamy kolejny siódmy poziom. Zatem klikamy teraz na tę butelkę. Mamy poziom piąty, tego już nie ma. I tutaj jak sobie dodamy, tu mamy, nam się zrobił poziom drugi z tego. Już nie mamy poziomu piątego, czyli już to jest poziom drugi. Jak sobie to dodamy, to możemy sobie dodać poziom drugi. I jak widzicie, jak klikniemy na to, to nawet nam się tutaj nie zapala możliwość przesunięcia, bo mamy tutaj największy poziom prędkości. No, dosyć spora prędkość faktycznie. Także tak to wygląda, że po prostu dodajemy sobie tych umiejętności do poziomu, który jest najwyższy. Czyli tutaj jak mamy 5, to już więcej nie możemy. Oczywiście możemy sobie to stąd zabrać z powrotem, gdybyśmy nie chcieli aż tak szybko chodzić. No i wtedy zostaje nam poziom czwarty, odzyskaliśmy 7 poziomów levela, no i możemy sobie to z powrotem tutaj dodać i zabrało nam 7 poziomów. Także jak widzicie, ło, jak się szybko tutaj chodzi. Coś dla mnie, bo ja zawsze bardzo wolno chodzę. Ok, cóż jeszcze możemy mieć? Jak już sobie znaleźliśmy wszystkie speedy, oczywiście nie musimy szukać po kolei każdego, tylko sobie znajdować inne po prostu butelki, totemy. Sorry. Ok, zrobiłam sobie dzień, no i tutaj te totemy, jeszcze mamy inne, one są tutaj. Przypuśćmy, że znajdziemy sobie totem Fertility, od razu trzeci sobie znajdziemy na przykład gdzieś tam w naszych poszukiwaniach. No jak klikniemy w górę, możemy na trzeci poziom aż się tutaj dostać i potrzebujemy 14 poziom levelu, żeby to użyć. Zatem klikamy tutaj, bo mamy 18, dodaje nam po jednym. Także jeżeli będziemy chcieli kolejne, to musimy znowu mieć 14 i 14 i 14. Co nam daje taki Fertility? Na przykład weźmy sobie motyczkę i troszeczkę ziarenek jeszcze. Ok, raz, dwa, trzy ziarenka nam wystarczą. Ok, ło, jak szybko. No i tutaj mamy sobie nasze pole i wsadzimy sobie ziarenka. No i teraz jak sobie tutaj stoimy albo chodzimy w okolicy,
to one nam będą szybciej rosły. Bo używane jest teraz to Fertility i w tej chwili po prostu działamy tak jak mączka kostna. No akurat tak średnio bym powiedziała tutaj jest, ale gdy sobie dodamy jeszcze kolejny Fertility, czyli musimy znowu użyć butelki. No okej, mam już 31 poziom doświadczenia. W łapce mam właśnie to Fertility 2, które kiedyś było 3, ale zostało jedno zużyte. Zatem klikam sobie tutaj i mogę sobie dołożyć kolejne Fertility. Okej, mamy już drugi poziom Fertility i od razu jeszcze mamy kolejne 14 poziomów. Możemy sobie je użyć, zatem mamy teraz trzeci poziom Fertility. Tu nam Speed się dostał. No i teraz... Wow. Dlaczego to nie rośnie? Halo, halo. To powinno rosnąć teraz bardzo szybko. Dziwne, dziwne. Gdy próbowałam sobie poprzednio, to po prostu rosły tutaj te roślinki bardzo, 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 bardzo szybko. A może to nie było Fertility? Może to było coś innego? Nie, no ale chyba Fertility. Poczekajcie, zaraz sprawdzę. Okej, się pomyliłam oczywiście, jednak coś... sorry. Przepraszam. Coś takiego, co się nazywa Bone Miller. To jest właśnie to, o co mi chodziło. Zatem, jak widać, on ma nawet piąty poziom. No dobra, weźmy sobie trzeci poziom. Okej, kliknijmy sobie na górę. On też potrzebuje 14 poziom. No to sobie tutaj odzyskamy z tego Fertility. Ale musimy kliknąć na to. Odzyskamy sobie teraz te poziomy, które straciliśmy. Przepraszam. Okej. Nie mamy już tego Fertility. Nie używamy go. Okej. I teraz chcemy sobie użyć ten Bone Miller. Czyli sobie tutaj klikamy. 14 poziom mamy. Dodajemy sobie Bone Miller. Okej. I teraz tutaj zacznie nam szybciutko. O proszę, już widać, że szybciutko wszystko nam rośnie. Także gdy dodamy sobie kolejny poziom i kolejny poziom, to proszę bardzo, to już po prostu bardzo, bardzo szybko nam rośnie. Także tak właśnie działają te totemy i właśnie tylko do poziomu tego najwyższego, to akurat Bone Miller to może mieć nawet piąty poziom. No i teraz tak, skąd je brać? Tak jak mówiłam, można je wziąć z zabijania mobów, tych brzydkich, nieładnych. Również można to znaleźć w skrzynkach, tam w kopalniach i tak dalej. Jak również można znaleźć na świecie, jako że tutaj jesteśmy na świecie, który już był stworzony, więc musimy iść gdzieś tam, gdzie jeszcze nas nie było. Jako że mamy taką szybką prędkość, to sobie szybko przejdziemy do takiego miejsca. To już będzie gdzieś tu niedaleczko. Takie miejsce, gdzie nas jeszcze nie było. Okej. I to już będzie gdzieś tu w okolicy. Także jak teraz znajdziemy jakieś stworki, to powinniśmy zobaczyć jakieś świnki albo jakieś krówki albo coś. O, tam są jakieś świnki i krówki. To zobaczymy. Tu akurat nie widać przy żadnym stworzeniu. Jeżeli się będą takie unosiły nad nimi żółte kuleczki, czy jak to nazwać, to znaczy, że taki właśnie stworek ma w sobie totem. No i wtedy trzeba po prostu go niestety zabić. No tutaj też nie. Tutaj też nie.
Och, jejka. No okej, w końcu znalazłam. Widzicie, o, takie nie żółte, a białe. Jeżeli ze stworka wydobywa się coś takiego, to po prostu niestety musimy tego stworka zabić. I proszę bardzo, zyskaliśmy totem. Akurat speed. Akurat dał nam speed, także to już mamy. Ale po prostu w taki sposób możemy też zdobywać totemy. Także w zasadzie to jest wszystko na temat tego moda. To ja kończę. Wiecie już, jak używać te totemy, wiecie skąd je zdobywać. Nie można ich skraftować, zatem trzeba po prostu pochodzić po świecie, no i poszukać ewentualnie tych właśnie stworków z takimi białymi kulkami i wtedy się zdobędzie taki fajny totem, jeden czy drugi, właśnie tego nigdy nie wiadomo jaki, także tak się może też zdarzyć jak przed chwilą, że już taki, który się miało. No, ale to jest taka właśnie zabawa. Tak mi się fajnie szybko biega. O, jeszcze wpadłam w dziurę. Hops. Okej, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie, odwiedzajcie mój sklep, wchodźcie również na Discorda, tam się wiele rzeczy można dowiedzieć. No i oczywiście zapraszam Was na moje live'y. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa!